Witam Was bardzo serdecznie. Przychodzę do Was dzisiaj z kolejnym moim projektem, również dziecięcym. Zostałem poproszony o wykonanie albumu dla małego chłopczyka o imieniu Kacperek. Osoba, która zamawiała ten album, miała, że tak powiem, możliwość wybrania sobie kolekcji papierów. Chciała, żebym ten album wykonał w miarę szybko. Nie było czasu już na zamawianie żadnych innych, więc pokazałem tej osobie kolekcję papierów, jakie mam i z jakiej bym mógł wykonać ten album, więc osoba ta wybrała sobie taką oto kolekcję papierów, czyli to jest z fabryki dekoru Scandi Baby Boy. Taka właśnie utrzymana w takim właśnie skandynawskim klimacie kolekcja. Tutaj mam bloczek 20x20. Ja zużyłem niecały bloczek do zrobienia albumu 30x30. Z tymi papierami wiąże się taka historia, że ja zamawiając je w sklepie, no na komputerze wydawało mi się, o jaka piękna kolekcja, fajna, zrobi się fajny piękny album, do momentu kiedy nie przystąpiłem do właśnie do robienia tego albumu, ponieważ no, dla mnie ta kolekcja jest dość trudna pod względem nie tyle kolorystycznym, co wzorzystym, ponieważ no, jest na pierwszy rzut oka nie jest taka wzorzysta, ale później dobierając jeden papier do drugiego, no siłą rzeczy trzeba połączyć te wzory i dość mi się to gryzło. Muszę powiedzieć, że chyba nie do końca sobie poradziłem z tą kolekcją, ale zresztą sami ocenicie, oglądając za chwilę ten albumik. Także przystąpmy teraz właśnie do obejrzenia. Standardowo moje albumy znajdują się w takim pudełku. Tutaj jest wstążeczka satynowa z kokardką. Tutaj jest właśnie taki element z kolekcji Little Man, mały mężczyzna, czy może jakieś inne tłumaczenie na to macie. Tutaj w środku jest wstążeczka, żeby można było lepiej album wyciągnąć z pudełka, żeby pudełko się nie niszczyło. Albumik jest zrobiony na bazie na tej szarej, czy inaczej mówiąc grafitowej bazie z Eco Scrapbooking, bazy liszek z sześcioma kartami. Okładka prezentuje się w ten sposób. Tutaj jest wydrukowany napis Witaj na świecie maluszku. On jest wycięty, tutaj są kółka wycięte z wykrojnika i są podniesione na bermacie, tak żeby było troszkę przestrzenne, troszkę sznurka, smoczek, agraweczka, troszkę tych kropeczek żelowych. Tutaj gwiazdka. Na grzbiecie jest taka chmurka też wycięta z elementów do wycinania. Tu można coś sobie, właściwie sobie coś zapisze. Ja bardzo lubię teraz właśnie w albumach dziecięcych dodawać imię w postaci takiej zawieszki. Tutaj jest imię Kacperek. Z tyłu tylko moja naklejka. Tutaj jest 6 kart. W każdej karcie znajduje się mata na zdjęcie. Nie będę wyjmował wszystkich. A album prezentuje się w ten sposób. Na tej stronie znajduje się kieszonka taka dolna. Tutaj te żelowe kropki. Chmurka wycięta z elementu. Tutaj takie jeszcze banerki wyciąłem. Kieszeń wykończona dziurkaczem brzegowym z DP Craftu. I tutaj w kieszeni znajdują się dwie maty na zdjęcia. Tutaj jeszcze wydrukowałem taką właśnie metryczkę i tutaj właśnie taki taguś do zapisywania. Obok na stronie znajduje się miejsce na zdjęcie, napis, taki element wycięty z tej karty, z elementu do wycięcia Hello gwiazdka, tutaj dwa guziczki i tutaj kokardka ze sznureczka. Kolejna strona to jest taka książeczka. Ja to widziałem ostatnio u Asi Szulik, taką książeczkę zamykaną właśnie na taką opaskę. I to ta książeczka rozkłada się na ten sposób. I to wszystko jest przymocowane
przymocowane na magnes, z tym, że to troszkę teraz tutaj jak przyczepię, troszkę to rusza się i lata, ale musiałem zrobić troszkę luźniejsze, ponieważ jak do książeczki dojdą zdjęcia, ta książeczka troszkę spuchnie, troszkę nabierze objętości i ona wtedy będzie fajnie właśnie w tej opasce sobie tutaj siedzieć. Tutaj też element można coś zapisać. Tutaj obok na stronie znajduje się wodospad ukryty, zamykany jest na magnes. I tutaj jest miejsce na zdjęcia. I tutaj też można wkleić sobie zdjęcie. Tutaj na następnej stronie jest miejsce na zdjęcie. Tutaj jest taki pingwinek. Tutaj jest takie serduszko. Na serduszku nakleiłem guziczek ze wstążeczką. Tutaj obok na stronie, ja może przybliżę troszkę, będzie może to lepiej widać. Obok na stronie jest taka kieszeń boczna, napis wycięty z elementów do wycinania boi. Tutaj są też takie dwa banerki zrobiłem. Kieszeń wykończona dziurkaczem brzegowym z DP Craftu, w kieszeni dwie maty na zdjęcia. I tutaj jest też taki taguś. Tutaj na tej stronie jest bellyband, pod bellybandem znajdują się dwie maty na zdjęcia plus właśnie taki tag. I tutaj jest taka sówka, te kropki żelowe, tutaj też wykończone dziurkaczem brzegowym. Obok na stronie jest wykonana taka ramka na zdjęcia. Tutaj jest mata, którą się wyciąga. Tutaj jest taki smoczek wycięty, tutaj jest guziczek z kokardką i tą właśnie matę można tutaj wsunąć. Obok na stronie tutaj znajdują się dwie kieszenie, jedna głębsza, w której znajdują się dwie maty na zdjęcia i jedna taka mniejsza, do której włożyłem takie tagusie, kieszenie standardowo wykończone dziurkaczem brzegowym, napis wycięty, tutaj też zrobiłem dwa takie banerki. Obok na stronie jest taka, ja to nazywam taką klapko książeczka, tutaj się otwiera też na magnes, pomieści dwa zdjęcia, tutaj jest chmurka, guziczek, tutaj jest taki do otwierania zrobione ze wstążeczki, kropki i tutaj za książeczką jest miejsce na schowanie taga, żeby zapisać jakieś informacje. Przepraszam Was bardzo. Tutaj kolejna strona jest z taką klapką. Tutaj jest też napis wycięty właśnie z tej kolekcji Little Man. Dwie gwiazdki, tutaj kropka. Tutaj jest taka dźwigana klapka do góry. Tutaj jest przygotowane miejsce na zdjęcie, a tutaj chciałem pierwszy raz w swoim albumie wykorzystać kieszeń z przeźroczystej folii, żeby ta była taka właśnie kieszeń, taka troszkę inna i w kieszeni mieszczą się dwie maty na zdjęcia. I dwa tagusie. Obok w pierwotnym zamyśle miała być taka kieszeń narożna, ale dawno nie robiłem takiej opaski, tak żeby nie do końca tutaj było wszystko zakryte, czyli zrobiłem taką opaskę, przepaskę. Jest właśnie taki elemencik, kropka, serduszko i tu pod spodem są dwie maty na zdjęcia i taki taguś. I tutaj na przedostatniej stronie jest zestawione miejsce na zdjęcie, jest taki mały reniferek, tutaj są guziczki, tutaj jest wszystko, elementy, które wychodzą na zdjęcia, które się przewijały przez cały album, są nie do końca podklejone, żeby można było wsunąć zdjęcie i ewentualnie wtedy tutaj dokleić. I tutaj na końcu standardowo w moich albumach jest robiona taka kieszonka, gdzie można swobodnie włożyć płytę CD, na którą nie zmieściły się zdjęcia właśnie w albumie, to można tutaj właśnie taką płytkę wsunąć. Ewentualnie jak ktoś nie ma płytki, można sobie zawsze jakieś pamiątki czy jakieś inne rzeczy włożyć. Tutaj też jest napis I love you i tutaj guziczek z kokardką. Także w ten sposób prezentowałby się ten mój album.
No ja tak czuję jakiś taki niedosyt po zrobieniu właśnie po pracy z tą kolekcją. Może ja mam tylko takie jakieś dziwne odczucie, ale w moim odczuciu, no nie wiem, jakaś taka ciężka do pracy dla mnie była, chyba że jakoś tak, nie wiem, uprzedziłem się za bardzo. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, przyznam szczerze, że zamawiając na internecie tą właśnie kolekcję, bardzo mi się spodobała i myślałem, że zrobię z tego piękny albumik, ale jak wyszło, tak wyszło. Mam tylko nadzieję, że osobie zamawiającej będzie się on podobał i przypadnie do gustu i będzie ta osoba zadowolona. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas na obejrzenie filmiku. Zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do usłyszenia w następnym.